Kolejna kładka wyburzona na budowie tramwaju do Wilanowa. Koniec warszawskich linii turystycznych. Most na Pragę ze środkowym Przęsłem. 3 miliardy złotych dla Warszawy. Oraz zostań patronem Awizonosza. O tym tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym, w poniedziałek, 25 września. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć, czekam Awizonosz i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym, czyli mojego subiektywnego przeglądu najciekawszych newsów z tygodnia z Warszawy i głównie komunikacyjnych z całej Polski i nawet świata, jak zobaczycie zresztą w dzisiejszym filmie. To, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu, no nie działa cały czas. Winda na Sytmyta Świętokrzyska, Ratusza Sasena, Urzędu Daszyńskiego, Rondo ONZ, Brudno, Stokłosy i Kondratowicza. To stacja meta, gdzie nie działa co najmniej jedna winda. Natomiast jedziemy dalej, bo tramwaj do Wilanowa w ostatni weekend całkowicie nam tu zamknął przejazdy na Jana Sobieskiego w pewnym miejscu w związku z likwidacją kładki. Oczywiście dojazd do posesji był zachowany, natomiast pomijając to, no to było dosyć ciężko tutaj jakkolwiek się wydostać, przedostać i przejechać. Najważniejsze jest to, że praktycznie kładka została zdemontowana, nie było jakichś większych problemów i kolejna kładka już będzie ostatnią. Może mi się uda jeszcze załapać na to, bo w sumie byłoby ciekawie zobaczyć i nagrać ostatni demontaż kładki. W końcu taka sytuacja raczej ze szybko się już ponownie nie powtórzy. Idziemy dalej. Kolejne informacje, czyli inaczej na skrzyżowaniu Alei Witosa. To jest oczywiście właśnie tutaj w tym miejscu. Teraz została zwężona całkowicie Jana Sobieskiego i niedługo również sama Witosa będzie w tym miejscu zwężona. Tymczasem tramwaj do Wilanowa to nie tylko i wyłącznie tramwaj, to również przyłącze energetyczne, które jest niezbędne do zasilania nowej sieci tramwajowej. Co mnie ciekawe, gdzie stare podstacje znajdowały się podczas poprzedniego jeżdżenia tramwajów. To jest ciekawe pytanie, które tutaj trzeba zadać. Natomiast wiemy na pewno to, że nowa instalacja musi powstać, więc nowe podstacje też się pojawiają. Tu mamy zdjęcie właśnie jednej z takich podstacji, która powstaje, jest dosyć głęboka. Jedna podstacja, z tego co pamiętam, będzie całkowicie pod ziemią, także taka ciekawostka. Także właśnie w tym miejscu mamy jedno zdjęcie właśnie podstacji na Zajączkowskiej i Sobieckiego na tym skrzyżowaniu właśnie powstaje taki nowy obiekt. One możecie zobaczyć w różnych miejscach, często one są na przykład dosyć daleko oddalone od samych linii tramwajowych, jak na przykład przy zejściu z kładki z Warszawy Głównej znajduje się jedna podstacja tramwajów warszawskich. Te takie dziwne budynki, gdzie na nich jest napis tramwaje warszawskie, ale nie ma tramwaju w okolicy, to zazwyczaj podstacje trakcyjne i one się znajdują naprawdę w wszelakich miejscach w całej Warszawie, podobnie jak wentylatornie metra, znajdują się często tam, gdzie byśmy się nie spodziewali, że jest infrastruktura metra czy tramwajów. Inna informacja to jest to, że w ostatni weekend był ostatni weekend warszawskich linii turystycznych, pływały jeszcze promy, jeździły tramwaje 36 i autobusy zabytkowe. Teraz to wszystko już odeszło, siną dalej. No, może coś tam na Mikołajki, jakieś pojemy specjalne linie, czy na jakieś inne dni świąteczne, natomiast do tego czasu żegnamy linie turystyczne i pojawimy się ponownie w pełnej możliwości oczywiście w przyszłym roku na nowy sezon 2024. No cóż, żegnamy, ale niedługo ponownie przecież wrócimy. Kolejna informacja to oczywiście Skoda Warszawia, a właściwie kolejny pociąg tutaj przyjechał. Kolejny, setny. Dokładnie 100 pociągów metra warszawskiego. Tyle łącznie już przyjechało całych pociągów. Dużo, co nie? 100 pociągów metra warszawskiego. Mamy tylko w teorii dwie linie metra. Ponad 30, prawie 40 stacji metra. I 100 pociągów. Oczywiście część tych pociągów już pojechała na Ukrainę i nie tylko i wyłącznie do jednego miasta, najprawdopodobniej też pojedą do drugiego miasta, natomiast to nie zmienia faktu, że 100 pociągów. Dużo, co? No, idziemy dalej. A ile będzie później? Skoda? A jaka będzie dostawa kolejna? No bo wiadomo, że wiecie, teraz będą kolejne pociągi właśnie od Skody, niedługo się skończy cała ta dostawa. A trzeba pamiętać jeszcze o tym, że skoro ma być budowane tyle nowych linii metra, to nowych pociągów też trochę będzie potrzeba. A może jakieś linie nie metra naziemne i z nowym taborem, z klimatyzacją i ogrzewaniem? Kto wie, przyszłość jest jedną wielką niewiadomą. Sky is the limit. Ale dobrze, bo zacząłem tutaj marzyć, a przecież przed nami jest most na Pragę, który marzeniem nie jest, bo cały czas powstaje, więc de facto to jest marzenie, które już jest o krok od nas, od istnienia. Środkowe Przęsło to zostało podciągnięte w ostatnim tygodniu z Wisły. Kolejne Przęsło będzie podciągane w przyszłym tygodniu.
przyszłym, to mam na myśli na początku października. Ja się wtedy pojawię, nagram ostatnie podnoszenie, bo sądzę, że to będzie coś ciekawa atrakcja, więc faktycznie ostatnie podnoszenie przęsła i już mniej więcej cała konstrukcja będzie scalana w jedną całość, będziemy mieli już całość jako jeden obiekt. Już niedługo przed nami to się będzie właśnie działo, więc faktycznie to zostało zrealizowane. No, zdjęcia nie ładują mi się, ale jak dobrze wiecie, u mnie internet zawsze jest dosyć kiepski. Tymczasem zakończyło się awaryjne naprawianie ulicy Patriotów i już jest nowa nawierzchnia. W weekend udało mi się całkowicie to wszystko wymienić i wygląda to jak pięknie. Pięknie może to wyglądać. Co ważne, zostało to zanalizowane dlatego, że sam stan drogi był słaby i ich dodatkowe naprawy już nic nie dawały właściwie, więc trzeba było to całkowicie usunąć i postawić od nowa, czyli sfrezować i zrobić nową nawierzchnię. Więc to zostało właśnie zrealizowane w trybie awaryjnym, bo tego nie było planowanego w tym momencie. Inna informacja ciekawa to jest to, że na ulicy Kluczy jest aktualnie sprawdzone, co tam się znajduje pod jezdnią, a właściwie pod asfaltem. Mamy tam oczywiście bruk i jest aktualnie on sprawdzany i dzięki temu projektant, który teraz projektuje właśnie nową ulicę Kluczą, będzie wiedzieć, jak go wkomponować, żeby ten bruk może faktycznie tam pozostał. Cały czas przypominam, że nowa Klucza no, jest odległą inwestycją, tam różne problemy, a jest bardzo ważnym elementem, bo Klucza sama w teorii jeszcze tego dużego ruchu samochodów nie ma, a jest bardzo szeroką ulicą i też nie ma przez nią przejazdu rowerowego na jednym z ważniejszych ciągów właśnie teraz na Nowogrodzkiej i by się przydało, żeby to po prostu się tak ciągnęło faktycznie, bo na Kluczej teraz się to urywa, a na Placu Trzech Krzyży będzie gotowe już niedługo. Rondo Dmowskiego zostało już całkowicie ukończone i tam przejazd jest, a na Kluczej, no tu jest ten problem. I ta przebudowa dlatego też by się przydała, by to w końcu się zrealizowane. I jestem bardzo ciekawy, co oni tam nam zaproponują, bo sam nie jestem w sumie przekonany do końca, co tam może się pojawić, ale na pewno jakąś drogę rowerową tam wcisną. W końcu jest tyle przestrzeni, a na pewno tą ulicę zwężą do czegoś takiego, jak jest na Świętokrzyskiej. Raczej wątpię, żeby było inaczej. Ale piszcie w komentarzach, jaką byście widzieli Kluczą nową. Tymczasem 3 miliardy złotych dla Warszawy. Rządowy program, natomiast co ważne jest to, na co te pieniądze pójdą. I one nie pójdą tak od razu, wiecie. To nie jest tak, że 3 miliardy co miesiąc. To nie są różne inne instytucje, żeby takie fundusze były na dany rok. 3 miliardy złotych będą stopniowo wypłacane w Warszawie. Oczywiście jednym z elementów, który ma być tutaj finansowany przez to jest metro warszawskie, jeżeli chodzi o trzecią linię metra, jak również obwodnica śródmiejska i dokończenie trasy Świętokrzyskiej, jeżeli chodzi o ten fragment tam, wiecie, tam w centrum Pragi, gdzie po prostu brakuje tego krótkiego odcinka. Natomiast co jest ważne, to jak te pieniądze będą dystrybutowane i niedługo też się dowiemy więcej informacji na temat jakich konkretnych inwestycji to będzie realizowane, bo każda inwestycja będą tak, to nie jest tak, że będzie tylko i wyłącznie właśnie te trzy inwestycje, które wam teraz powiedziałem, będzie to realizowane w różnych miejscach, różne inwestycje z każdej dzielnicy Warszawy, tak, Wesoła i Wawer też się w to zaliczają, więc będzie ciekawie, ale oczywiście uspokajam was, nie dotyczy to wschodniej obwodnicy Warszawy, która jest realizowana przez innego inwestora, czyli przez GDAKę. Natomiast tak, jak będzie to finansowanie? No to w tym roku ma być już jakieś pierwsze finansowanie w postaci 5 milionów złotych. Sam jeszcze nie wiem, na co te pieniądze pójdą. 31 milionów, 2024, 2025, 58 milionów, 2026, 112 milionów, 2027, 250 i już zaczynamy iść w większe kwoty. 2028, prawie 600 milionów, 2029, ponad 800 milionów, no i hit, to czy oczywiście już sam koniec, 2030 rok, oj, w sumie niektóre sobie tutaj mógł nazwać 2030 rok, bo wszystkie aktualne plany inwestycyjne się kończą w 30, a później to już wiecie, tam czarna magia i się nic nie dzieje. W 2030 roku Warszawa ma dostać dofinansowanie w kwocie ponad 1 130 000 000 złotych, więc całkiem dużo. Łącznie wychodzi ponad 3 miliardy i 71 milionów złotych i wkład własny miasta do tych wszystkich inwestycji to jest około, jak tutaj widzimy, 800 milionów złotych. No tutaj dokładnie jest 767. Więc tak to wygląda. Dosyć ciekawy rozwój i zobaczymy, na co te pieniądze pójdą, bo tam o M3 to wiadomo, że to jest różne elementy, różne osoby mówią, że niekoniecznie, może jakoś inaczej ją zaprojektować, ale obwodnica śródmiejska raczej się wszyscy zgodzą, że jest nam potrzebna i niezbędna, żeby z tamtej strony faktycznie miasto się połączyło. Nie mamy w obwodnicy, to chociaż obwodnica śródmiejska by się przydała, bo dużej obwodnicy nie mamy. Małej obwodnicy w postaci drogi ekspresowej i WoW też nie mamy, a obwodnica śródmiejska może by bliżej powstała. Na razie wiemy, że nawet nie są realizowane prace projektowe na odcinku do Ronda Żaby, tylko na krótszym, ale nawet ten krótszy odcinek by już nam teraz dużo dał. Ważne tylko i wyłącznie, żeby myślano i planowano i przekazywano pieniądze na realizację nad tej inwestycji, a nie o niej zapomniano jako trasie NS, która też jest potrzebna i powinna powstać w przyszłości, nawet jeżeli nie droga ekspresowa, tylko jako na przykład trasa dla tramwajów, z autobusów i dla rowerzystów, to też byłoby
świetne rozwiązanie. No i oczywiście dla jakiegoś ruchu lokalnego też by się przydało. Natomiast ważne jest to, żeby o tych inwestycjach pamiętać i je stopniowo realizować, i żeby one nie były odległe, tylko faktycznie były bliżej niż dalej. Inna ciekawostka ze świata to jest kolejka linowa OBB. Chociaż powinienem chyba powiedzieć UBB, bo tak się to dokładnie wymawia, skończyła w kursowanie 70 lat eksploatacji, na początku nawet przez turystów, później głównie do elektrowni. Teraz powstaje nowa elektrownia właśnie szczytowo-pompowa w tym miejscu i dlatego też ta kolejka przestaje funkcjonować. Szczegóły możecie sobie poczytać teraz tutaj na Transporcie Publicznym, dam wam link do niego w sumie. Sobie poczytajcie, bo to jest ciekawe. To sobie wszystko przeczytałem. Bardzo ciekawa historia. No, dlaczego teraz została zlikwidowana? No, chodzi oczywiście o to, że sama kolejka, jak jeździ, to wiecie, ona tam porywy wiatru i inne elementy nie są dobre dla niej, bo jeżeli mocno wieje, są nieprzyjazne warunki atmosferyczne, no to nie jedzie, a elektrownia musi cały czas działać, więc w związku z przebudową i modernizacją elektrowni, budową nowych elementów tam na niej, też jest budowany tunel, dzięki temu pojazdy ciężarowe i pojazdy specjalne będą mogły po prostu tam dojeżdżać, więc taka zupełnie większa zmiana, rewolucja i sama kolejka dzięki temu może być rozebrana, a w okolicy jest inna kolejka turystyczna, która już obsługuje właśnie za tą kolejkę turystów, bo pierwotnie jeździli nią turyści, natomiast później gmina tam w okolicy budowała swoją kolejkę turystyczną i tędy już tylko i wyłącznie pracownicy jeździli i była niepubliczna. Taka ciekawostka ze świata. Tymczasem inna ciekawostka, no oczywiście tak, wiadomo, już faktycznie poszło to, zostało całkowicie podpisane, jest uchwalona ustawa o zakazie fotografowania infrastruktury krytycznej, w tym na przykład też linii kolejowych. Natomiast co mogę powiedzieć, ustawa weszła od 23, w teorii tabliczki mogą się pojawiać, cały czas nie mamy wzoru, cały czas nie mamy informacji, jak możemy się odwołać od zakazów, kto może to ustawić, w jaki sposób możemy sprawdzić, czy dana osoba poprawnie ustawiła tą tabliczkę i czy w ogóle miała do tego prawo. Cały czas tych informacji nie mamy. A teraz mogę powiedzieć pozytywną rzecz. Może i faktycznie ustawa weszła, ale wczoraj jak nagrywałem Warszawę Zachodnią, było lepiej niż w przeciągu ostatnich miesięcy. Nikt nie podchodził, żadna policja nie spisywała, tylko jedna widzka do mnie podeszła. Żadna policja nie przychodziła, nic nie interesowała, żadni sokiści. Czysta przyjemność. Nie wiem, czy to dzięki temu, że ustawa weszła i teraz już nawet nie chcą kontrolować i sprawdzać, ale na razie jestem spokojny. Oczywiście wszędzie wzdłuż inwestycji, które nagrywałem w przeciągu ostatnich 2 dni, nie widziałem nigdzie tabliczek z zakaz fotografowania, no bo samego wzoru nie ma, więc jeszcze nie ma jak zbytnio niczego tam ustawiać, ale wątpię, żeby na zachodniej się to pojawiło. Prędzej na LK7, ale tam z wykonawcem raczej jestem już dogadany. Tymczasem na koniec jeszcze oczywiście mam dla was newsy inne. Patronite, jestem ja też na Patronite, link do tego macie w opisie i teraz również w karcie. Co ważne, Patronite to jest możliwość nowego wspierania mojej twórczości na kanale Avizonosz. Aktualnie macie tutaj par różnych poziomów w postaci biletów. Najtańszy poziom to jest właśnie 15 zł, czyli bilet dobowy. Natomiast co ważne, to są różne poziomy, różne funkcje, różne ciekawe atrakcje też dla was. No i niedługo będą też poziomy, jak i również będzie specjalna zbiórka, na której będziecie mogli się wrzucać i dopłacać do nowej funkcji nagrywania filmów. Ja aktualnie dodanem na tam, tak wiecie, statycznie, tak? A niedługo może będę latać, tak, jeszcze co? To byłoby ciekawe, natomiast zbiórka się pojawi w najbliższych dniach, jak i również film, który was o tym dokładnie poinformuje. Tymczasem zachęcam was do wspierania tutaj na Patronite. Wspieranie na YouTubie będzie wyłączone do końca tego miesiąca, więc na koniec września ja wspieranie na YouTubie wyłączę i wszystkie osoby, które tam aktualnie wspierały, będą miały anulowaną subskrypcję wspierania, przez co też wszyscy utracą dostęp do wszystkich bonusów. Ogólnie też się tam trochę zmieniło elementów tutaj, ceny trochę się pozmieniały, natomiast głównym aspektem, jaki jest, to jest to, że tutaj możecie sobie na spokojnie płacić, nie musicie zawsze podpinać karty, jeżeli ktoś tego nie chce, możecie sobie po prostu na przykład podpiąć, znaczy płacić blikiem na jakiś dany czas, a niekoniecznie musicie cyklicznie płacić za to. No i co ważne, tylko i wyłącznie możecie cyklicznie, możecie też PayPalem płacić, z czego akurat was nie polecam, bo na PayPalu jest trochę gorzej dla mnie. Natomiast ważne jest to, że tutaj jest dużo mniejsza prowizja. Prowizja tutaj maksymalnie może dobić do 9-10%, natomiast na samym YouTubie to było ponad 30%, w zależności od tego, jaki był miesiąc i jakie mieli fantazje w YouTubie. Także dużo więcej faktycznie z tego, co wy wpłacicie, dochodzi do mnie, a przy zbiórkach specjalnych ta prowizja
Patronite właściwie jest zerowa, więc jest jeszcze ciekawiej. Ale mniejsza o pieniądzach. Jak coś jesteście zainteresowani, to zachęcam Was bardzo serdecznie. W ten sposób będę mógł realizować trochę więcej filmów i najbliższy cel to będzie oczywiście nagrywanie bardziej dokładnie stacji techniczno-postojowej Karolin czy S7 na dłuższym odcinku, którą to muszę w końcu zmontować i nagrać dla Was, tak wiem. Może jutro w końcu film z S7 się pojawi, bo z zachodnią na jutro to może być ciężko, bo muszę się jeszcze dogadać z paroma osobami. Tymczasem na koniec, jak zawsze, sondaże, mniejsze z tym i quizy. Czy w Warszawie powinno się inwestować w autonomiczny środek transportu publicznego? Na prawie 1000 głosów większość z Was stwierdziło, że tak. Autonomizacja jest potrzebna. 53% z Was tak zagłosowało, na nie 34%. Dalej, to było ciekawe dla Was pytanie. Bardziej to tak edukacyjnie zrobiłem i jestem w sumie nawet dosyć pozytywnie zadowolony i zaskoczony, że na ponad 800 osób większość z Was mimo wszystko wiedziała poprawnie, że w tym przypadku użytkownik drogi rowerowej ma pierwszeństwo, a nie pieszy. Tak, tak to niestety wygląda w aktualnych przepisach i tak samo jest, jeżeli chodzi o drogi z samochodami. Droga dla samochodów, dla rowerzystów ma takie same przepisy aktualnie i nie ma tutaj większych różnic. Jeżeli wejdziecie i wtargniecie na drogę rowerową bez upoważnienia w postaci przejścia dla pieszych, to cały czas możecie dostać mandat, tak samo jak wchodzicie na drogę. Tak samo się tyczy, jeżeli chodzi o odległości od przejść dla pieszych. Natomiast co ważne, w tym miejscu mamy przejście dla pieszych, czego nie mamy. Tu nie ma przejścia dla pieszych, ponieważ nie ma oznakowania pionowego. Musi być znak dla rowerzysty, że jest przejście dla pieszych i wtedy tu jest w tym miejscu przejście dla pieszych. Jeżeli jest oznakowanie poziome, tak jak w tym miejscu namalowane pasy, to nie jest przejście dla pieszych. Może być to oznakowanie dodatkowo ze znakiem stojącym, ale bez znaku stojącego, czyli pionowego, takie oznakowanie jest nic nie warte. Ono pozostało po starych przepisach, które całkowicie tego nie uwzględniały, jak mają wyglądać przejście dla pieszych na drogach rowerowych, a tego w dużej części miast i w ogóle w całej Polsce to tak wygląda. Natomiast nie dajcie się złudzić. To nie jest przejście dla pieszych. Tylko i wyłącznie, jeżeli rowerzysta ma swój znak. Tak wiem, to jest kuriozalne, że trzeba patrzeć na to, jakie ma znaki rowerzysta i użytkownik drogi również zwykłej, czy on ma informację, że tu jest przejście dla pieszych, a nie, czy jest faktycznie oznakowanie poziome dla Was. Jest kuriozalne, ale niestety tak to aktualnie wygląda, więc pamiętajcie o tym i chodźcie bezpiecznie. Nie mówię o tym, że rowerzyści nie są bezkarni, znaczy, że oni nie popełniają błędów i też nie jeżdżą nieprzepisowo z przejeżdżając na czerwonym świetle. Wiem, często to widzę i mnie to po prostu bardzo denerwuje. Natomiast no co ja poradzę, chociaż w tym aspekcie chcę Was poinformować, jak wyglądają przepisy, jak jakieś macie ciekawe inne propozycje, w jaki sposób trzeba doinformować inne osoby, to dajcie mi znać. Tymczasem kolejne quizy, czy sondaże mniejsza z tym, to czy w Warszawie powinno się zostać przeprowadzona gruntowna reforma nocnego transportu publicznego? Na 1000 głosów większość z Was stwierdziło, że tak. Pytanie tylko wyłącznie, co oznacza gruntowna przebudowa, czy reforma. No tutaj już właściwie to otwieram pole do dyskusji do Was w sekcji komentarzy. Tutaj już pisaliście tutaj ponad 55 komentarzy, więc faktycznie już w tym momencie była tutaj dyskusja, natomiast jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No i kolejne pytanie, jaka linia tramwajowa powinna pojechać do Wilanowa poza 14? Chodzi oczywiście o odcinek na Jana Sobieskiego, a nie do Gagarina. Na 610 głosów, bo to jest na razie jeszcze początek ankiety, mamy propozycję głównie, żeby to była nowa linia lub inna linia tramwajowa. 52% z Was tego zagłosowało, 33% 19%, 35% 14%, 10% 10%, 4% 5%, więc dobrze, że czwórka zostaje, chociaż bardzo szczerze powiedziawszy muszę powiedzieć, że w ostatnim czasie brak 35% i 14% na Puławskiej bardzo mnie irytuje, bo ostatnio musiałem często właśnie pojechać dokładnie w relacji 14, żeby podjechać do Warszawy Zachodniej w postaci przesiadki do autobusu. Nie ma 14, więc nie mogę całkowicie tego zrealizować, a przesiadki na Placu Zbawiciela to jest po prostu jakiś kuriozum zazwyczaj, bo nie ma przystanków z każdej strony, więc to jest bardzo niewygodne, są przesiadki. Natomiast pomijając to, no to 35 też jest dużym problemem, bo ostatnio potrzebowałem pojechać z Puławskiej do Centrum Handlowego Arkadia. I jak ja to zrobię bez tego tramwaju? Już też jakieś większe akrobaty trzeba robić. Najlepiej oczywiście dostać się do metra, w jakiś sposób i z metra pojechać tramwajem. A kiedyś był bezpośredni tramwaj. Czemu nie można było przywrócić tego, jak to wyglądało wcześniej, aby na spokojnie można było wszędzie dojechać? No właśnie. I to jest kolejny problem i aspekt przy wszystkich przebudowach. Na koniec oczywiście jeszcze absurd mniejsza z tym. No i mamy... Propozycje objazdów są w lewo i w prawo. O ile skręcać w prawo problemu nie mam, to skręcać w lewo się w teorii nie da, bo znak jest zakazu skrętu w lewo.
Tak, to jest dosyć ciekawe. Zobaczcie, proszę bardzo. Mamy to w tym miejscu. Film o tej inwestycji swojego zobaczycie już jutro. Czyli możemy zjechać objazdami, bo tutaj teraz przejazdu nie ma. Natomiast niekoniecznie możemy pojechać, bo nie mamy lewoskrętu, tylko autobusy z tym. No i co ja poradzę? No... Niestety tak to wygląda. Więc kolejny piękny absurd mamy w tym miejscu. Absurdy możecie cały czas wysyłać oczywiście swoje na serwerze na Discordzie Avisland, do którego macie link w opisie. Tymczasem to było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie też więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwonek. Jest was już tutaj ponad 12 931 osób. Może za tydzień będzie 13 tysięcy? A, zobaczymy. Co ważne, jest was tutaj coraz więcej też osób zaczyna wspierać, co mnie bardzo cieszy. Zachęcam was do zostania właśnie patronem Avisnosza. Różne atrakcje, również niedługo będą pewnie jakieś spotkania specjalne dla patronów, mamy zorganizować. No i dzięki temu kanał się zacznie rozwijać też w kolejnych aspektach. Najbliższy aspekt to jest oczywiście dokupienie kolejnej baterii do drona, żeby nagrywać bardziej szczegółowo inwestycje, na których po prostu muszę nagrywać to. Są obszerne inwestycje i trudno to po prostu nagrać w jednym miejscu. No i czy oczywiście latanie drotonem FPV też byłoby dosyć ciekawym podejściem. Kolejne oczywiście aspekty i rozwoje są planowane w przyszłości, ale to jest na przyszłość. Najpierw chociaż realizujemy te dwa pierwsze aspekty. Planuję też dzięki wspierającym kwotom cały czas może zakupić jakiś lepszy internet, żebym nie musiał wysyłać filmów po kilkanaście godzin. Problem jest taki, że tu gdzieś teraz znajduję. Internet nie ma lepszego komórkowego, a światłowodu w tym miejscu trudno będzie kupić, bo trzeba się jakoś specjalnie podłączyć, przyłączyć. Ja tutaj nie jestem przez całe wakacje, przez cały rok, tylko i wyłącznie zazwyczaj maksymalnie przez 2 miesiące, góra 3 miesiące w ciągu roku, więc trochę szkoda tutaj to wykupywać. Natomiast u mnie w domu też jakiś jest problem z tym światłowodem, też jakoś go tam jest, ale niekoniecznie faktycznie jest. Także takie informacje. No i co ja mogę powiedzieć? Do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale. Film z Warszawy Zachodniej, mam problemy, jeżeli chodzi o to gadanie pewnych aspektów, więc zobaczymy, będzie albo jutro, albo pojutrze, tam jeszcze trwa wydłużanie. Kolejne filmy, które się będą pojawiać w najbliższych dniach, będzie ich trochę, będzie to Trasa Łazienkowska, Plac na Zdorzu, Pożarów Mazowiecki, jak i również Plac Trzech Krzyży, przy którym musiałem pojechać i sprawdzić, czy faktycznie przystanki są tam takie niskie i faktycznie są niskie. Ale to wszystko w najbliższych filmach i zobaczycie też może coś z jakichś parków, ale niekoniecznie Pola Mokotowskiego. Do zobaczenia. Cześć!